autor tekstów. Kolejna piosenka będzie do tekstu Oli Baczyńskiej. No i teraz historia, jak poznałem Olę Baczyńską. Otóż Facebook oczywiście. Teksty Oli oczywiście znałem już od lat. W latach 90. pewnie jednym z pierwszych, że tak powiem, interpretatorów jej tekstów był Leonard Luther, który śpiewał dużo piosenek do jej tekstów, więc ta poetka jest znana mi nie od dziś. No ale jak to bywa, w dzisiejszych czasach ludzie, że tak powiem, mając takie narzędzia jak portale społecznościowe, udostępniają też swoje wiersze, żeby tam inni mogli, że tak powiem, oceniać, czytać sobie i tak dalej. No i ja w ten sam sposób, że tak powiem, trafiłem na teksty Oli Baczyńskiej, na jej oczywiście profilu na Facebooku. No i też napisałem jakąś tam pierwszą piosenkę do jej tekstu, wysłałem Oli. Odzew był, zaczęliśmy, że tak powiem, współpracę podobnie trochę jak z Piotrkiem Brymasem. Dzięki temu odzewowi Ola później przysłała mi cały swój tomik poezji w wersji elektronicznej, co mi znacznie ułatwiło, że tak powiem, wyszukiwanie tekstów pod nowe piosenki i w ten sposób szybko zrodził się kolejny album z jej tylko tekstami. Album Coraz bliżej jesieni, tam powstało kilkanaście piosenek do jej tekstów. Jedną z nich jest piosenka Zapisz. To jest taka dość świeżutka piosenka, bo tekst powstał albo w sierpniu, albo we wrześniu tego roku. Już nie pamiętam dokładnie. Chyba w sierpniu. No i jest to piosenka wręcz pasująca do tego bloku o miłości. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zapisz. Tekst Ola Baczyńska.